Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmę się przeglądem takiej małej kosy, czy też podkaszarki Husqvarna 128R. Ta podkaszarka odpala na ssaniu bez większych problemów, po czym po wyłączeniu ssania silnik nie może pracować poprawnie, nie może się wkręcić na obroty, dławi się, krztusi, przerywa. Od czego taką diagnostykę należałoby tutaj rozpocząć? To na pewno od wylania starego paliwa, o ile było takie nalane, wlanie świeżego, sprawdzenia drożności filtra powietrza. Ten filtr został już przeze mnie zdemontowany. To jest ta ładniejsza jego strona, a tak wygląda od strony zewnętrznej. Zostaje nam filtr paliwa, który należałoby sprawdzić, oczywiście wymienić świecę zapłonową. I to są takie elementy, które możemy szybko, łatwo samemu sprawdzić. Kolejne elementy to jest gaźnik, którego trzeba by wykręcić, demontując tą osłonę, co też zrobię. Przegląd tego gaźnika, sprawdzenie stanu membran, również czystości tego gaźnika. Trzeba wziąć pod uwagę, że możemy mieć tu jakąś nieszczelność, czyli chociażby uszczelniacze, łącznik gaźnika z cylindrem, o którym też powiem za chwilkę i pokażę, gdzie on się znajduje i jak to sobie sprawdzić. Na pierwszy rzut oka urządzenie nie wygląda źle, jest dosyć czyste, nie jest jakieś tam strasznie zniszczone. Natomiast to, co się rzuca w oczy, nie wiem, czy to będzie widać, tak do kamery, spróbuję unieść tutaj troszeczkę tą rurę i od tutaj, o, że tak powiem, tego miejsca, gdzie trzymam rękę, rura jest wygięta. Widać to? Słabo, bo słabo, ale myślę, że to widać. Taką rurę można by spróbować naprostować, ewentualnie wymienić na nową, ale zobaczymy w pierwszej kolejności, jak ten silnik się będzie zachowywał po przeglądzie, czy uda się go w ogóle przywrócić w prosty sposób do poprawnej pracy. To może odpalę to urządzenie, żebyście posłuchali, jak to wygląda. Nie będę bardziej tego męczył, ale jak zauważyliście, na ssaniu silnik odpalił bez większych problemów, po czym jakby na pół ssaniu, kiedy mamy tylko lekko domkniętą tą przepustnicę, nawet wszedł na wyższe obroty i równo trzymał te obroty, po czym kiedy wyłączyłem sanie już całkowicie, czyli przepustnica sania była otworzona, to urządzenie zaczęło spadać z obrotów, nawet po dodaniu gazu od razu silnik zgasł. Zdemontowałem świecę zapłonową. Jest okopcona. Nie widać tutaj białego nalotu na elektrodzie masowej. Raczej jest czarna. Troszeczkę nagaru jest na niej. Także mieszanka tu raczej była bogata. Można powiedzieć, że prawie w normie. Kolejna rzecz to jest praca pompki tego primera. Jeśli wciskamy ten primer, tą pompkę, powinniśmy sobie przeciągnąć paliwo ze zbiornika przez gaźnik. Tutaj jeśli naciskamy tą pompkę, powinna się ona napełnić w całości, w prawie całości, powiedzmy w 90% paliwem. Tutaj mamy wrażenie, jakby to paliwo niechętnie do tej pompki się przelewało. Czyli można mieć podejrzenie, że jest jakaś nieszczelność gaźnika, czyli gdzieś nam zaciąga powietrze. Taka sytuacja może być w momencie, kiedy mamy dziurawy przewód paliwowy. Wtedy też będzie problem z chodzeniem na obroty. Będzie nam urządzenie przygasało, nie będzie miało mocy. Chociaż tutaj, jak widzieliście, na ssaniu to sobie całkiem radziło. Chociaż przemykając przepustnicę ssania, ograniczamy dostęp powietrza do naszej mieszanki, czyli ją wzbogacamy, a tym samym może to kompensować różne nieszczelności. Dlatego na ssaniu urządzenie może pracować w miarę poprawnie, a po wyłączeniu ssania, czyli przejście w normalny tryb pracy, mamy zbyt dużo powietrza, które nam się dostaje, które nam rozrzedza mieszankę paliwowo-powietrzną
i tym samym urządzenie nie ma mocy. Dlatego też wspominałem o świecy zapłonowej, bo w takim przypadku, gdybyśmy tak pracowali w ten sposób takim urządzeniem, to nasza elektroda masowa, czy to ogólnie ta świeca, będzie się pokrywała takim białym nalotem, co by świadczyło o ubogiej mieszance i o przegrzewaniu się silnika. Jeśli chodzi o takie elementy jak filtr paliwa, przewód paliwowy, to należy je bezwzględnie przeglądać. Kolejną rzeczą jest sam gaźnik, który może generować nam nieszczelności w kilku miejscach. Może być to nieszczelność których membran, wiąże się to z wymianą tych membran na nowe. Może być to już przepuszczający dekiel, który łączy nam ten, który nam dociska te membrany i on też może przepuszczać nam powietrze. Może być uszkodzony brok. Przed demontażem gaźnika odmuchałem sobie tutaj ochysy gaźnika i sam gaźnik z tego pyłu, żeby to gdzieś tam się nie dostało do silnika. I teraz tak, gaźniczek. Podpinam sobie pompkę taką ciśnieniową, aby troszeczkę wtłoczyć powietrza do tego gaźniczka. O, ważne, żeby ta pompka miała manometr, w którym możemy obserwować to, czy na przykład wskazówka nam nie opada. Jeśli wskazówka by nam opadała, to znaczy, że mamy jakąś nieszczelność, powietrze nam ucieka. I w takim wypadku trzeba by wymienić membrany, ewentualnie szukać, w którym dokładnie miejscu ta nieszczelność występuje. Można w tym celu wrzucić taki gaźniczek do chociażby jakiegoś pojemniczka, kubka z benzyną, czy nawet z wodą, w podobny sposób napompować i obserwować, w którym miejscu będzie uciekało powietrze. Sprawność działania pompki możemy sprawdzić w ten sposób, że kiedy mamy na pompowane powietrze, wciskamy. Widzimy, że wskazówka nam opada. Gaźnik ma zasadzić nam paliwo ze zbiornika przez gaźnik do silnika, więc tą pompką nie pompujemy paliwa do silnika, tylko zasysamy, tak? To jest kruciec ssący, ten jest przelewowy, o czym zaraz pokażę, jak to wygląda. Jeśli przełożymy sobie wężyk z pompki na ten drugi kruciec i będziemy pompować, to pompujemy powietrze. Następna czynność, jaką powinniśmy zrobić w przypadku takiego gaźnika, to sprawdzenie luzu osi przepustnicy głównej. To jest przepustnica główna, ta blaszka. Za pomocą tej przepustnicy zwiększamy przepływ mieszanki paliwowo-powietrznej, no i zostają nam obroty, czyli dodajemy sobie gazu. Teraz, jeśli tutaj będziemy mieli spory luz, to automatycznie będzie zasysane przez obudowę, ten korpus gaźnika, dodatkowe powietrze, które będzie miało wpływ na poprawną pracę. Czyli możemy mieć spadek mocy, problemy z uruchomieniem, silnik nam nie chce utrzymywać wolnych obrotów, obroty falują. Także no tutaj też warto sobie to sprawdzić. Tutaj ten luz jest taki, on jest, to prawda, ale nie jest jeszcze jakiś strasznie duży. Także ja i tak ten gaźnik będę teraz rozkręcał, jeszcze raz weryfikował jego stan. Gaźnik w tym miejscu mógł mieć jakąś nieszczelność, z tego względu, że tutaj w miejscu uszczelki jest ładnie czyściutko, a tutaj w jednym miejscu, o, tutaj widać taką ścieżkę jakby wypłukaną przez paliwo z różnymi takimi osadami. Mogło mieć to wpływ na pracę też tego silnika. Taka membranka jest do wymiany. Podobnie membrana sterująca. Jest troszeczkę lepszej kondycji, mniejsze leści, nie jest może aż taka sztywna. Natomiast już w komplecie wymieniamy wszystko. Inne usterki w takim gaźniku, może by to być taki brok, czyli taka podłożna zaślepka.
tutaj kanałów paliwowych. Jeśli będzie tędy się dostawała dodatkowa ilość paliwa, to nasz silnik będzie zalewany, nie będzie mógł wchodzić na obroty, będzie to będzie też problem z poprawną pracą. Do mycia gaźnika dobrze jest sobie wykręcić obie te śruby regulacyjne H i L, z tym, że dobrze jest sobie w tej chwili wkręcić do oporu, licząc ile obrotów była wkręcona, potem o taką samą liczbę obrotów ją sobie wykręcić. O ile wiemy, że ustawienia gaźnika tych obu śrub były poprawne. Tutaj na siteczku zwróćcie uwagę zawsze w swoich gaźnikach, czy nie ma zbyt dużej ilości brudu, nie jest to siteczko zalepione, zaklejone, bo to też będzie miało wpływ na poprawną pracę silnika. No nic, ja sobie tutaj będę działał z tym gaźniczkiem, pójdzie do mycia i do ponownego poskładania na nowych membranach, a potem przejdę do sprawdzenia tutaj szczelności tego silnika. Sprawdzam sobie szczelność silnika i w tym celu podpiąłem sobie pompkę, taki adapter w miejsce gaźnika, świeca wkręcona, a od strony tłumika jest, między tłumik a cylinder, włożona guma, tak aby zablokować przepływ powietrza w kierunku tłumika. Wpompowałem około 0,8 bara i obserwuję, co się dzieje. Tak jak widzicie, ja to jest to spryskałem pianu, zwykły płyn do mycia naczyń rozrobiony z wodą, tak żeby się to pieniło po prostu pod wpływem powietrza. I jak widzimy, spieniło się w okolicy świecy. Ja tą nieszczelność już widziałem po manometrze, że wskazówka mi opada. Bardzo powolutku, ale jednak opada. Spryskując taki silnik, możemy zlokalizować takie miejsca właśnie jak łącznik gaźnika, świeca, okolice tłumika, okolice uszczelniaczy. Możemy sprawdzić, w którym miejscu jest jakaś nieszczelność. Tutaj z racji, że to powietrze uciekało bardzo powolutku, to tak myślałem, że prawdopodobnie jest to świeca zapłonowa. Spod tej świecy ucieka nam powietrze, tym samym będzie spadek kompresji, będzie silniczek słabszy. Dlatego ważne jest to, żeby tą świecę co jakiś czas wymieniać. Ja tą świecę sobie wymienię i jeszcze raz powtórzę sobie ten test szczelności. Dlatego, że może się on ujawnić w innym miejscu. Jeśli przez kilka minut to ciśnienie się utrzyma w silniku, to znaczy jest wszystko ok. Mając ściągnięty szarpak, tą osłonę, mamy dojście do wału. Możemy sobie profilaktycznie sprawdzić luz na wale, czyli trzymając za cylinder, ruszamy sobie wałem góra-dół, sprawdzając, jak to wygląda i czy też wskazówka manometra nam nie opada, nie, gdzieś nam to nie ucieka. Tutaj widać już lekkie zapocenia w miejscu uszczelki pomiędzy cylindrem a misą korbową. Dobrze jest sobie sprawdzić dociągnięcie takich śrub. No jeśli są luźne i już jest jakaś nieszczelność, to dobrze jest wtedy zdemontować tą misę korbową, ten cylinder, uszczelnić to od nowa i skręcić. Przy okazji uszczelniając też łącznik gaźnika z cylindrem, czyli tą podstawę gaźnika, bo tu też lubią się tworzyć różne nieszczelności. Wkręciłem nową świecę, napompowałem znowu około 1 bara ciśnienia i wskazówka również jeszcze powolutku opada. Opryskałem silnik pianą, no i obserwuję, co się będzie działo. Już natrafiłem na kolejną nieszczelność, która jest w tym miejscu, tutaj między właśnie podstawą gaźnika a cylindrem. Coś tędy tutaj ucieka. Także podstawa filtra jest do demontażu. Zdemontowałem podstawę gaźnika, czyli ten tak zwany łącznik. Tak to wygląda i od razu wypadło mi, no właśnie, co mi wypadło? Odłamany element tutaj tego łącznika. O. Jest to krawędź tutaj, która oddziela tą gardziel, czyli tutaj jakby ten kruciec sący z przewodem impulsowym, tym tutaj przewodzikiem, który
jest w tym miejscu, w cylindrze. Tutaj oczywiście jeszcze jest uszczelka, która już też jest sfatygowana i już odgnieciona, więc jest do wymiany. Natomiast na 90% jest to właśnie winowajca tutaj tej niepoprawnej pracy silnika, czyli tego, że silnik nie ma mocy i gaśnie, dlatego że w tym miejscu zaczyna być zasysane też lewe powietrze, czy też po prostu ucieka nam impuls, który ma nam sterować gaźnikiem. Dlatego ten element jest do wymiany, tego tutaj już nie ma co próbować uszczelniać i kombinować. W tym przypadku, żeby cieszyć się już spokojem z tą kosą, dobrze by było wymienić i łożyska, i uszczelniacze, mając to już wszystko rozebrane, no i zrobić praktycznie taką kapitalkę. Cylinder z tokiem jest w porządku, więc tutaj bym tego nie ruszał, chociaż jest to malutkie urządzenie, nowa taka kosa kosztuje w granicy 1200-1300 zł. Więc trzeba by sobie zadać pytanie, czy jest większy sens robić taki remont, bo jeśli wymienimy jeszcze uszczelniacze, łożyska, ten łącznik, filtry i tak dalej, pełny serwis, to obawiam się, że może on nawet wynieść około między 500 a 800 zł i to już niedużo brakuje do nowej kosy. Wykręciłem ten silniczek po to, aby sprawdzić jeszcze stan uszczelniacza z tej strony, bo jest zasunięty przez obudowę, tego nie widać, ale po dłuższej analizie chociażby właśnie luzu, wału, no jednak ten luz jest i tutaj ciężko to będzie mi pokazać, tak żeby na filmie to było widoczne, ale on jest. Tutaj już te zapocenia na łączeniu, to już też nie dawało mi spokoju, bo to tylko, że wykręcimy cztery śrubki, wymienimy uszczelkę, to jest jedno, ale mając to już zrobione, porozkręcane, to pasowałoby wymienić uszczelniacze, a skoro już ten luz na wale występuje, to dobrze by było też wymienić łożyska. Ja na chwilę obecną będę kontaktował się z klientem, zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy jednak to robić, czy jednak już nie robić. Szkoda tylko, że tak to wyszło. Jeśli kosa będzie naprawiana, to na pewno z tego będzie materiał. A na chwilę obecną to by było tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.